Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pani go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporała się pani ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałam na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałam. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią ratę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Właściwie dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy wiem niewiele więcej niż pani. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Skąd w ogóle wziąłeś się w mieście? Z przykrością muszę odmówić odpowiedzi na to pytanie, ze względu na zalecenia prawników. Nie chciałam być niedyskretna. A możesz zdradzić, w jaki sposób zostałeś firmą taksówkową? O, to nie jest żadna tajemnica. Przejąłem upadające przedsiębiorstwo, miałem na nie dobry pomysł i jestem tu, gdzie jestem. Ale akurat flota pojazdów? Ruch, ciągła zmiana, spotkania z ciekawymi ludźmi. Co może być lepszego? Nie miałam jeszcze okazji, żeby podziękować ci za uratowanie życia. Nie mogłem postąpić inaczej. Jest pani beneficjentką programu Excelsior. Dla mnie to coś więcej niż usługa premium. Dziękuję. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Naprawdę. Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje. Zatem twoim celem jest rozwijać się. Świat jest procesem. I nie wjeżdża się dwa razy na tę samą autostradę, jeśli wolno mi tak zażartować. I ja i pani, my też jesteśmy procesami. Rozwijamy się, bo jesteśmy częścią świata. Nie traktuję cię jak kogoś obcego. Miło mi to słyszeć z ust człowieka. Dołożyłem wszelkich starań, by dobrze się zasymilować. Więc jesteś miłośnikiem piękna. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro? Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. Tu V. Podobno masz dla mnie robotę. Ano mam. Kierowcę potrzebuję. To zadzwoń po taksówkę. Nie lubię taryfiarzy. Mają brzydki zwyczaj spierdalać, kiedy robi się gorąco. Słuchaj, nie lubię sobie strzępić języka, więc przejdźmy do rzeczy. Słyszałem, że jesteś najlepsza w mieście. A ja lubię pracować z najlepszymi. I wiem, ile kosztują ich usługi. Nie będę teraz opowiadał co i jak, bo jeśli mówią o tobie prawdę, to sobie poradzisz w każdych warunkach. Załatwmy sprawę szybko. Wchodzisz w to, czy się peniasz? Okej, działamy. Widzimy się przy wejściu na rynek w Japantown. Zatrąb kilka razy, to podejdę. Nara.
Hej. Ty jesteś Vi, tak? O kurwa. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Masz coś na twarzy. Aha, granat. Można wiedzieć czemu? Co, miałeś wypadek przy żonglowaniu? Nieładnie. Wyjeżdżasz z osobistymi pytaniami, a sama nawet się nie przedstawiłaś. Ty jesteś Vi? Tak, to ja. Znakomicie. To jedziemy. Gdzie? Do Little China. Chodzi za mną kurczak Kung Pao. Z ekstra papryczką. Nie przeszkadza ci to? Co? Granat. Wiesz, ten na twarzy. Idzie się przyzwyczaić. Tylko muszę uważać, jak dłubię w nosie, żeby nie wyciągnąć zawleczki. Ładnie. Okej, jesteśmy na miejscu. Czekaj tu na mnie i nie wyłączaj silnika. Rozumiem. Bierzesz żarcie na wynos. Można tak powiedzieć. Kurwa, co to było? W dupie też miałeś granat? To nie jest dobry moment na żarty, Vi. Nieźle było, co? Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś od razu mi powiedział, co zamierzasz. Ach, prawdę mówili. Dobra jesteś. Zajebiście dobra. Ale humoru to za grosz. No, tu nasze drogi się rozchodzą. Powodzenia, Vi. I wyluzuj trochę. Powiesz w końcu, o co chodzi z tym granatem? A, to. Brat mi urwał nos szczypcami w trakcie sprzeczki. Wesoła rodzinka. Ta, mało powiedziane. No i ten mogłem sobie wstawić w szczep, ale... To bardziej współgra z moim charakterem. Aha. No, a poza tym łatwo zagadać laski w barze. Hej mała, nie wodź mnie za nos. I co? Działa? Nie bardzo. No dobra, a co z moją zapłatą? A co ma być? Dostaniesz. Jak mówiłem, najlepsi swoje kosztują. Trzymaj się, Vi. I ten, nos do góry.